Abraham Lincoln. Nie możesz uciec od odpowiedzialności jutra, unikając jej dzisiaj. Ilekroć słyszę kogoś opowiadającego się za niewolnictwem, mam wielką ochotę wypróbować to na nim osobiście. Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielimy ją na małe odcinki. Ogłaszamy, że począwszy od 1 stycznia 1863 roku wszystkie osoby uznawane za niewolników w dowolnym stanie lub terytorium, które ma uzyskać status stanu, a które będą buntować się przeciwko Stanom Zjednoczonym, staną się odtąd na zawsze wolne. Nie obchodzi mnie, czy Bóg jest po naszej stronie. Moją największą troską jest stanie po stronie Boga, ponieważ Bóg ma zawsze rację. Ci, którzy odmawiają innym wolności, nie zasługują na nią. Nie ma honorowej drogi do zabijania, nie ma szlachetności w niszczeniu. Porzućmy wszelkie spory o tego czy tamtego człowieka, o tę czy tamtą rasę, o to, która z nich jest niższa, a zatem i o to, która musi znajdować się na pośredniej pozycji. Porzućmy to wszystko i zjednoczmy się w jeden lud na całej ziemi, aż wreszcie kiedyś powstaniemy razem, oświadczając, że wszyscy ludzie są równi. Rząd musi troszczyć się o to dla swojego ludu, co stanowi ich potrzebę, a czego w ogóle nie są w stanie sami zrobić lub czego pozostawieni samym sobie nie są w stanie zrobić dobrze. We wszystkim jednak, co jednostki są w stanie zrobić same, rząd do tego nie może się mieszać. Demagogia to umiejętność ubierania najbardziej lichych idei w najwznioślejsze słowa. Idę wolno, ale nie cofam się nigdy. Żaden człowiek nie jest dostatecznie dobry, żeby rządzić drugim człowiekiem bez jego zgody. Takt to umiejętność takiego przedstawiania ludzi, jakimi sami najchętniej siebie widzą. Nie wiem, kim był mój dziadek. Bardziej interesuje mnie, kim będzie mój wnuk. Ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile sobie pozwolą. Nie ma nic dobrego w wojnie, z wyjątkiem jej końca. Kimkolwiek jesteś, bądź dobry. Zakres szczęścia człowieka zależy od niego samego. Z tym niepomiernym ciężarem, jaki dźwigam dniem i nocą, umarłbym chyba, gdyby co dzień nie dano mi okazji się pośmiać. 87 lat temu nasi ojcowie zrodzili na tym kontynencie nowy naród, poczęty w wolności i oddany tezie, że wszyscy ludzie są stworzeni równymi. Zawsze pamiętaj, że twoje własne postanowienie sukcesu jest ważniejsze niż cokolwiek innego. Robię wszystko, co w mojej mocy, najlepiej jak potrafię i chcę to robić do końca. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał ci się najbardziej? Napisz w komentarzu.
Wybór należy do ciebie. Kogo wybierzesz teraz? Winston Churchill. 3. Tadeusz Kościuszko.